fizycznie rzeczywiście ciężkie treningi się nawarstwiły, dyspozycja troszeczkę nie pomogła, aczkolwiek myślę, że też trochę jednak zbyt wolne myślenie, gdzieś tam brakowało jakiejś koncentracji większej. Zespół z czwartej ligi, ale lider, więc też wyszedł do nas wysoko i to pokazało, że musieliśmy szybko podejmować decyzje, a tam nam głowa nie pracowała tak jak powinna, ale myślę, że te treningi dawały o sobie znać. Mam taką nadzieję, że to nie będzie żadne załamanie, bo to są sparingi, po to gramy te sparingi, żeby wyciągać wnioski, a mam nadzieję, że te wnioski będą szybko wyciągnięte przez zawodników i tak samo jak przez nasz sztab i będziemy mieli do tego dobry materiał poglądowy, żeby tych błędów więcej nie popełniać. No, było sporo błędów, ale to nie tylko o nowych zawodnikach mowa, tylko również o całym zespole. Na pewno jest się do czego przyczepić, no ale tak jak mówię, no, analiza spokojna, wyciąganie wniosków. No i to też narzuciło się na to, że mieliśmy kilku nowych zawodników w pierwszej formacji, w drugiej i gdzieś tam ta komunikacja była słabsza. Stąd też można wyciągnąć wnioski na szybko, że rzeczywiście zgrania nam potrzeba, więc ten czas jeszcze mamy na chwilę obecną, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. No na pewno będziemy trenować w te wtorki i czwartki dwa razy dziennie, siłownia i boisko. Poniedziałek jest dniem też dość ciężkim, bo mamy spotkanie na hali i tam jest wytrzymałość ogólna, czyli ciężary i praca z piłkami na gumach. Wtorek wiadomo siłownia, ciężary i koordynacja ruchowa razem ze stabilizacją, później boisko, to się nakłada. Środa bardziej czysto piłkarski, ale również tlenowy. Trenujemy również na sportesterach, więc żeby mieć ten monitoring zawodników miarodajny. Czwartek dwa treningi, piątek jeden, też nie taki wcale lekki, więc to się wszystko będzie nawarstwiało, ale zawodnicy czują już teraz w nogach to wszystko, ale na tym nam zależy, żeby ten moment startowy, żeby ta taka pozycja i dyspozycja była najlepsza przed tym meczem ligowym.